Za nami mecz Rów Rybnik, Starmielec 2-0. Przed nami spotkanie na szczycie z Wisłą Puławy. Trener Janusz Białek. Trenerze, w jakim jesteśmy momencie jako Starmielec? Jaka atmosfera po tym meczu w Rybniku i jak to wszystko przekuć na pozytywny wynik w sobotę z Puławami? No na pewno jechaliśmy w dobrych nastrojach do Rybnika, wróciliśmy w zdecydowanie złych. No ale tu nie ma co ukrywać, też zagraliśmy przeciętne spotkanie i przeciwnik nas, powiedzmy, pokonał. Natomiast tutaj myślę, że zupełnie inna sytuacja. Gramy mecz u siebie, mecze u siebie wyglądają inaczej. Powiedzmy, widać to po naszych zdobyczach punktowych, po tabeli, że te mecze u siebie jednak potrzeba tej publiczności, potrzeba tych kibiców, potrzeba lepszego, powiedzmy, podejścia do meczu i myślę, że wszystkie te elementy, czynniki będą tutaj decydowały o zarówno wyniku meczu, jak i jakości gry. A ponieważ w tej chwili przeplatamy mecze słabsze meczami dobrymi, więc wydaje mi się, że najwyższy czas, żebyśmy zagrali bardzo dobre spotkanie. To będzie mecz, w którym zmiennicy wreszcie będą mieli okazję pokazać, na co ich stać. No tak, nadchodzą te momenty, gdzie wchodzą kartki, kontuzje. Jak widać, te kontuzje nas nie oszczędzają, ale to jest czas zmienników, czas dla zawodników, którzy czekali długo na swoją szansę, dostają ją. Jeśli wykorzystają, na pewno będzie to tylko dobrze rokowało i na pewno będzie to takim dobrym czynnikiem, no, wprowadzającym coś nowego do naszej gry, nową jakość, bo szczerze mówiąc, tak troszkę zostaliśmy rozszyfrowani przez przeciwników i widać, że wszyscy pracują nad tym dobrze i ciężko nam w tych kolejnych meczach czymś przeciwnika zaskoczyć. Być może, że ten moment taki, gdzie musimy dokonać zmian, gdzie te zmiany są wymuszone przez kartki, kontuzje, spowoduje to, że będziemy też bardziej, powiedzmy, tacy trudniejsi do rozszyfrowania dla przeciwnika. Sprawa, o którą wszyscy pytają. Tomasz Libera i Sebastian Łętocha. No nie potrafię na ten moment powiedzieć. O ile w tej chwili Łętocha na pewno nie wystąpi w tym meczu, waży się, powiedzmy, tutaj możliwość grania przez Tomka w meczu sobotnim. Wszystko jest na dobrej drodze. Po tych diagnozach lekarskich, które przeszedł, wydaje się, że to na szczęście nie jest nic strasznego. Jakieś przeciążeniowe sprawy i mam nadzieję, że zdąży, że będzie do dyspozycji. A jak sztab szkoleniowy ocenił występ debiutancki, występ Patryka Szewczaka w bramce w Rybniku? No ja myślę, że to jest fajna sprawa, bo debiutant nie zawiódł, na pewno nie odstawał od pozostałych, bardzo pewnie w tej bramce się zachowywał. Oczywiście przy bramkach nie miał nic do powiedzenia. Uważam, że rzut karny, który on podobno sprokurował, nie miał miejsca. Oglądaliśmy to dziesiątki razy i na pewno on nie popełnił jakiegoś błędu. To była decyzja chyba nawet sztabu sędziowskiego, bo widać było po reakcjach sędziego głównego, że on nie użył gwizdka od razu, że tak jakby z tym opóźnieniem to wszystko się odbyło, czyli musiał mu coś tam boczny sygnalizować, ale naprawdę tak jak w przypadku kiedyś Tomka Libery, co analizowaliśmy w meczu z Puszczą i nikt się w całej Polsce nie mógł dopatrzeć faulu na zawodniku z pola, bardzo podobna, myślę, że nawet identyczna sytuacja i tutaj też nie mogliśmy się dopatrzeć błędu tutaj Szewczaka i myślę, że tutaj do niego nie ma pretensji, a wręcz jak na taki mecz, pewnie przy światłach też pierwszy raz w życiu wystąpił, nie zawiódł, co dobrze rokuje na przyszłość.